Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu, słuchajcie. Jest wcześniej rano, bo ja o 6 rano dzisiaj miałam pobudkę, żeby się tutaj ogarnąć. Jak widzicie, wykąpałam się już, mam na głowie t-shirt, który służy mi do robienia tych moich fal. No i słuchajcie, mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, dlatego że dzisiaj jest dzień wyjazdu, także dlatego też wstałam wcześniej, żeby się ogarnąć. Muszę się jeszcze spakować do końca. No, wszystko tutaj porobić i jadę. I zaczynam świętowanie moich urodzin, także super, mega się cieszę. Chociaż właśnie muszę się spakować, to jest najważniejsze, żeby niczego nie zapomnieć. Także co, witam was w nowym vlogu. Mam nadzieję, że film wam się spodoba, że podróż nie będzie męcząca i takie tam. No i tak, idę robić sobie śniadanie. Muszę zacząć ten dzień. No i będę wam pokazywała w miarę możliwości wszystko, także... Dobra, najważniejsze, pakowanie teraz i śniadanie. Kosmetyczka wyjazdowa, rzeczy, które zabieram ze sobą, nie wszystkie jakby pójdą w jedno miejsce, dlatego że na przykład ten puder sobie wrzucę do plecaka po prostu, żeby mieć w razie poprawek. Wzięłam też tutaj i krem BB, i podkład, i tę bazę do rozjaśniania, bo generalnie ma być 30 stopni upał, więc nie wiem, co się sprawdzi, a też kolorystycznie w tym momencie nic za bardzo mi nie pasuje, więc... No muszę jakoś sobie radzić. Korektor, tuszę do rzęs, bo też nie wiem, który się lepiej spisze. Żel do brwi tylko biorę, bronzer z Nabli, który ostatnio bardzo lubię. Róż Milani, pomadka z Charlotte, chociaż nie, pewnie nie ona jedna, jeszcze coś tam wezmę. Puder pod oczy z Charlotte, rozświetlacz, cień do powiek Marc Jacobs. To jest puder Blot Powder z Maca i tu mam krem pod oczy Skills i ten z filtrem. Aha, i tutaj jeszcze mam bibułki matujące z Inglota, które mogą się przydać. No, a i biorę krem BB i podkład z Narsa właśnie, to już mówiłam. Dobra, no to pakuję. Ja już w sumie spakowana. Jeszcze zaraz tylko tak właśnie się zastanawiam, co tam, wiecie, wziąć. Zrobiłam sobie jeszcze kawę przed wyjazdem. No i tak właśnie mam chwilę, żeby jeszcze zastanowić się, czy ewentualnie czegoś nie powinnam wziąć więcej, albo czegoś nie zapomniałam. Ogólnie walizka nie jest pełna, także... Także luz, ale ma być bardzo gorąco. W ogóle też już dzisiaj, tutaj nie wiem, miało być 20 kilka stopni, chyba nie wiem, 25 czy 26, a jest już tak duszno, jest tak gorąco, więc powiem wam szczerze, że już jest mi gorąco. Będzie jeszcze gorzej. Także zobaczymy, jak ja to wytrzymam. Jadę bez makijażu, tak jak mówiłam. No bo wszystko i tak mi tam spłynie, a nie ma sensu, bo to tyle godzin. Także no powoli się zaczynam stresować, w ogóle powiem wam, bo wiecie, no tutaj trzeba wszystko jakby, muszę pamiętać, żeby wszystko wziąć, wiecie, najważniejsze karty, ładowarki i takie tam. No ale tak, dobra, także ja sobie wypiję jeszcze kawę tutaj na spokojnie i myślę, że już niedługo jadę. No, Uber już jedzie, także zbieram się i jadę. Tak się ubrałam na drogę, żeby było mi wygodnie. Mam za duże shorty, ale białe, ładne. Także fajnie wyglądają. Do tego koszulka z H&M, która jest tak wygodna, tak miękka, tak miła, że jest super na drogę, myślę. I do tego biorę New Balance. Takie różowe. Chyba z zeszłego roku. Wtedy je kupiłam. Także tak to wygląda. Później pewnie się przebiorę i tak. No, także słuchajcie, jadę. Dzień dobry, słuchajcie, ja już jestem zrobiona. Zatrzymaliśmy się na stacji. Jest 6 rano, wychodzi teraz 6:30. No i ja już jestem ogarnięta przed dalszą podróżą. Po 19-godzinnej podróży, no nie wyglądam to najlepiej, ale 19 godzin zrobiło swoje. Słuchajcie, jestem we Włoszech, także właśnie zatrzymaliśmy się na małą toaletę. Kupiłam sobie jeszcze wodę na drogę. No i tak, jedziemy dalej. Dobrze, że mam dużo okulary. I co? No i co? Będę się odzywała z miejsca docelowego. Jedziemy już, ja się trochę ogarnęłam. Jest godzina 6:30 rano. No i tak, wyjechałam wczoraj. Jedziemy. Witam was już we Włoszech. Pierwszy przystanek Verona, czyli miasto miłości. Powiem wam, że
Myślę, że to może mnie najbardziej zaskoczyć, bo ja nie mam żadnych oczekiwań wobec tego miasta. Nigdy nie chciałam tutaj przyjechać, nigdy mnie tutaj nie ciągnęło. Nie chciałam wcale zobaczyć domu Julii. Także zobaczymy, jak będzie. Mam przygotowany już kapelusik. Okulary są. Także cóż, tak spędzam dzisiaj moje urodziny. Także zaczynam. No i mam nadzieję, że będzie pięknie, bo na tyle, na ile zobaczyłam to miasto z okien autokaru, powiem wam, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Piękne mosty. Tutaj jedna z głównych rzek, z dwóch głównych, w zasadzie druga główna rzeka, Adyga, płynie. Także no, zobaczymy, jak ta Werona zrobi na mnie wrażenie. Tu mieszkał prawdopodobnie Romeo. A tu wycięli lipę, pod którą siadywał Dante. Jestem zakochana w tej Weronie. Naprawdę nie spodziewałam się takiego pięknego miasteczka. No jest typowo włoskie, więc musi się podobać, jeżeli ktoś lubi Włochy. Natomiast jest przepięknie. Piękne te uliczki, klimat. Naprawdę. I dzięki Bogu jest delikatny wiaterek, bo dzisiaj tu mają być 34 odczuwalne stopnie i już jest duszno. Ale jest jeszcze w miarę przyjemnie. W Weronie było getto, o czym ja nie wiedziałam. Ale tutaj. Sama dzielnica była bardzo pyszna i pytało o to.
wam, że to urodziny idealne. Jestem we Włoszech, w pięknej Weronie. Idziemy teraz jeszcze dalej na spacer do zamku. Pizza była przepyszna, drink super i powiem wam, że pogoda rewelacja, piękne miejsce, jedzenie dobre, drineczek, czego chcieć więcej, po prostu urodziny idealne. To jest trochę hit, bo zazwyczaj te hotele we Włoszech nie są takie ładne, takie duże. A tutaj jest taki duży pokój, już tutaj rzeczy wyjęte. Tam jest łazienka i szafa. Tutaj są łóżka. I generalnie, słuchajcie, ten hotel ma jeszcze basen. I to wygląda o tak. Także hit. Niestety nie wzięłam kostiumu, bo nigdzie to nie było napisane, a szkoda, bo można byłoby skorzystać z tak wypasionego basenu. Jest też tutaj restauracja, jakieś bary, widziałam bilard, tam jest, że pójdę zaraz tam się przejść, jak się tylko trochę ogarnę i odświeżę. No ale wygląda to dobrze. Słyszycie, jak cykają cykady? Podobno tutaj to taka norma. A tu jest basen. Piękny, duży. W ogóle są dwa baseny tutaj. I ogólnie ten hotel jest super. Naprawdę. I niestety na nasze nieszczęście większość hoteli tak nie wygląda we Włoszech i pozostałe nie będą tak fajne. Właśnie jestem po kolacji. Nie wyglądam jakoś zbyt korzystnie, widzę, ale to nic. W każdym razie jesteśmy po kolacji. Kolacja bardzo dobra. Był też taki jakby bufet, że wybierało się różne dania tiramisu, które nie było wybitne, ale było dobre. Także no, hotel naprawdę jest świetny. No tak jak mówię, pozostałe będą inne i niestety standardy włoskie są takie, że te
pokoje są raczej, wiecie, malutkie, malutkie łazienki na przykład. Także tu jest w ogóle duża łazienka, ale otwierając drzwi do prysznica, wychodzi się bezpośrednio na bidet, po prostu na bidet. I serio, tam jest tyle miejsca, że można było wszędzie to zrobić. To nie, to się wychodzi na bidet. Także tak to wygląda, do 19 jest basen, także tutaj już wszyscy jakby poszli, bo to jest też taki basen, na który można przyjść. W sensie osoby z miasta na przykład mogą sobie przyjechać tutaj i słychać te cykady. Dzisiaj też właśnie w Weronie było je bardzo słychać. No dobra, słuchajcie, trzeba odespać ten dzień. Te dwie niedospane noce. I co? I widzimy się jutro.